Mateusz, witamy w Górniku Zabrze. Kilkanaście minut temu podpisałeś umowę. Za kilkadziesiąt minut wybiegniesz na pierwszy trening. Podziel się z nami swoimi wrażeniami po podpisaniu umowy z Górnikiem. No, bardzo się cieszę, że trafiłem tutaj do Górnika. Oglądałem, bo śledząc Ekstraklasę, oglądam mecze, także wiem, że tutaj przychodzi bardzo dużo kibiców. Wiadomo, jaka sytuacja teraz była, że tych kibiców na scenach nie mogło być, ale wierzę, że ta frekwencja zacznie się zwiększać i doświadczę tej atmosfery, która zawsze na Górniku panuje. I mówię, no cieszę się, że tutaj trafiłem. Dopiero poznaję klub, poznaję ludzi, ale mam dużo pozytywnych opinii, także decyzja była tak najbardziej na tak. Te pozytywne opinie mogłeś zbierać między innymi od twojego dobrego kolegi Bartka Nowaka. Tak, tak. Między innymi od Bartka, ale także znam się z Przemkiem Wiśniewskim. Poznałem Roberta Dadoka, także gdzieś z nimi te informacje były wymieniane i między innymi to też dało ten impuls, żeby właśnie wybrać Górnik Zabrze. Wchodzisz do stosunkowo młodej szatni, będziesz jednym z najbardziej doświadczonych zawodników, to będzie na tobie wywierało jeszcze taką dodatkową odpowiedzialność za młodych. Powiedz, czujesz to, że będziesz w stanie pomóc tej naszej młodzieży, której w Górniku jest sporo? No, tak jak pan powiedział, to jest troszkę nowa sytuacja, bo w poprzednich szatniach najstarszy nie byłem, a byłem jeszcze, można powiedzieć, troszeczkę schowany, ale czy byłem w tych starszych szatniach, to zawsze starałem się pomagać, także tutaj, jeżeli będę najstarszy, no to zrobię wszystko, żeby tej drużynie pomóc młodym chłopakom i żebyśmy razem zrobili coś fajnego.